Thanksgiving, czyli przedostatni tydzień listopada. Co to znaczy Thanksgiving, czyli święto dziękczynienia. Jest on obchodzony w Ameryce jako obiad z reguły i głównym daniem tradycyjnie to był indyk. Indyk, który w wielkich ilościach krążył i zamieszkiwał Amerykę Północną i był jednym z głównych, czy jednych z dań dla Indian tutejszych. No później w zasadzie to wszystkie te indyki zostały wybite i były problemy ze znalezieniem dzikich indyków, kiedy oni chcieli z powrotem wprowadzić je. No teraz znowu jest masa i jest nadmiar indyków. No ale wracając do tego dania, i według tradycji i legend to Indianie przynieśli głodnym pielgrzymom to jedzenie, kiedy oni nie potrafili sobie poradzić i była to w tym czasie ta współpraca pomiędzy nowym i starym światem i oni tam jedli razem, wymieniali swoje doświadczenia i wymieniali jedzenie. Jest to miłe i takie tradycyjne święto obchodzone od wielu, wielu lat. W Białym Domu, no to tradycyjnie to któryś z tych prezydentów to zaczął wypuszczać te indyki, które były przeznaczone na rzeź, no to one są wypuszczane na wolność i one idą do takiego sanktuarium, idą do miejsca, gdzie w zasadzie nie będą spożyte. No, jest to dosyć ciekawy cyrk, no bo później to i tak wszyscy jedzą jakieś inne indyki, no ale jest to pokaz, jest to jakiś cyrk, jakieś rozrywka dla mas. No i to jest robione przez wszystkich, przez Obamę, przez Trumpa, przez Bushów, przez Clintonów. No ale rozmawiając o Thanksgiving, ludzie zaczęli wykorzystywać to zdarzenie do pokazania swoich politycznych powiązań czy zdania politycznego. Niedawno opowiadałem o tym, jak futbol amerykański, ten mieszany czarnoskóry, protestował Kaepernick na temat zachowania policji. No, w tym wypadku to chodzi o DACA. DACA to jest Deferred Action Childhood Arrival, czyli to jest taka przełożona akcja dla dzieci, które przybyły. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej, że w Ameryce na dzień dzisiejszy to jest około 1 800 000 dzieci, które były przeprowadzone czy przyniesione w tym przysłowiowym plecaku. I one nie mają pobytu, i co to znaczy? To znaczy, że nie mają tej zielonej karty, mają trudności z prawem jazdy jako dorośli i jest to dosyć skomplikowane. Obama w 2012 roku, co starał się zrobić, to że jest to taka ogromna ilość nielegalnych dzieci, a w Ameryce dzieci to są na pierwszym miejscu. I oni nazwali ich dreamers. Dreamers to znaczy ktoś, kto śni na jawie, ktoś, komu się śni lepsza przyszłość. No i ta lepsza przyszłość dotyczy właśnie prawie tych 2 milionów ludzi. Jest to ogromna ilość dzieci przyniesionych w walizkach i w plecakach. Ale problem jest taki, że te dzieciaki, kiedy były młode, były przyniesione nielegalnie do Ameryki, no i one później idą do szkół, idą, chcą iść na koledżę, chcą pojechać w autobusie z kolegami do Kanady, czy nawet do Meksyku, gdzie większość z nich pochodzi. No i się okazuje, że na granicy ich status nie jest legalny. Jak to jest możliwe, żeby takie dzieci nie wiedziały, że są nielegalnie, bo zdarzają się takie wypadki, że jadą do Kanady i później nie są wpuszczane do Ameryki. I jest to dosyć tragiczne, szczególnie, że rodzice ich pozwolili na ten wyjazd do tej Kanady bez prawidłowych dokumentów. Jak to się stało? Stało się to tak, że tak w latach 70.
w latach 70. było bardzo dużo, nie było tak dużo emigracji, no ale z Meksyku, szczególnie Kalifornia, Teksas, Arizona, te wszystkie południowe, te hiszpańskie terytoria, które przejęła Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki, zaczęło się pojawiać bardzo dużo emigrantów, no i oni mieli te swoje dzieci, no i z punktu widzenia, można powiedzieć, rejestracji, czy meldunku, czy pobytu, czy płacenia podatków za domy, nie było to rozwiązane i pewne stany chciały dodatkowo obciążać $1000 te dzieci, które idą do szkoły oficjalnej, ale nie mają prawa pobytu legalnego w kraju. I oni byli skłonni ich kształcić, no ale mówili, że nie ma pieniędzy. No i tam były cięcia najróżniejsze, federalne, niefederalne. No i Sąd Najwyższy się zebrał i użył 14 poprawki do tego. Bardzo niesłusznie, bo 14 poprawka to dotyczy obywateli urodzonych i obywateli naturalizowanych. Ale doszli do wniosku, że obywatel to jest mieszkaniec, a mieszkaniec to jest ten, który mieszka, a ten, który mieszka, to już nie ma znaczenia, czy on zamieszkał według prawa, czy bez prawa. Czyli ci wszyscy bez prawa nielegalni, ich dzieci kompletnie są niewinne i muszą być wykształcone. No i od tego się to wszystko zaczęło. Te poluzowanie na granicy i ta ilość tych dzieci. No i w Kalifornii jest 500 tysięcy, w Teksasie jest 250 tysięcy, w Nowym Jorku, Florydzie, Arizona i w dwóch innych tam stanach to jest około 200 tysięcy. No i co ten Obama zrobił? Obama zrobił to, że w zasadzie w 2012 roku powiedział, ok, to wszystkie te dzieciaki, które były poniżej 16 roku życia w 2007 roku, no to zostaną i będą miały jakieś tam prawa do przedłużenia. I no to wtedy mogły dostawać, powiedzmy, stawki za studia stanowe. Byli traktowani jako mieszkańcy legalni tego stanu, jako podatnicy. I mogli mieć prawo jazdy, mogli pracować. Obama to zrobił, no bo oczywiście potrzebuje jak najwięcej głosów wyborczych i to jest ta metoda demokratów, że oni w zasadzie uwielbiają wszystkich emigrantów z Ameryki Południowej, no bo większość z nich to, pomimo że ucieka z systemów polityczno-ekonomicznych, gdzie starają się wprowadzić taki socjalizm, czy bardziej jakieś takie mało kapitalistyczne rozwiązanie, przyjeżdżają do Ameryki, gdzie w zasadzie wolny rynek powoduje to, że Ameryka jest bogatsza niż gdzieś indziej. Ale demokraci wprowadzają socjalizm w kraju kapitalistycznym, bo kraj kapitalistyczny zrobił pieniądze. Chcą przy okazji, aby inne 11 milionów ludzi, którzy jest nielegalnych, prawdopodobnie sporo też Polaków, którzy z jakiegoś tam powodu nigdy nie zaklepało sobie, nie zorganizowało zielonej karty, czy się nie pobrało, bo w Ameryce jest tak, że dzieci, które są urodzone, to zostały automatycznie obywatelami. Nigdzie na świecie tego nie ma, tylko w zasadzie w Liberii i w Ameryce. Wszędzie, czy w Chinach, czy w Szwajcarii, w Niemczech. W Niemczech tam drugie czy trzecie pokolenie chyba nawet tych Turków to praktycznie nie ma obywatelstwa. No i ten Thanksgiving był wykorzystany na Macy's, paradzie Macy's. Macy's to jest taki duży sklep towarowy, który od lat ma parady w Nowym Jorku i to jest taka akcja marketingowa, tam ludzie przychodzą, kiedyś to robili najróżniejsze takie balony latające, plakaty, nie plakaty, ta parada szła dosyć długo, no ale oni mieli dużo problemów ostatnio, no bo te latające balony, no to jak
ciężarówka, to wszystko latało i raz czy dwa to był wiatr i tam ludzi poturbowało, poprzewracało, tam chyba ktoś zginął od tego. No i teraz to w zasadzie bawią się takimi małymi balonami. Wypuścili kilkaset tysięcy tych małych balonów, ludziom dają i składają je razem, także nie ma jakiejś takiej wagi półciężarówki. No i ci ludzie protestujący, chcący pokazać to, że Daka jest ważna dla nich, zaczęli protestować. Policja była na to przyszykowana, poaresztowała, no zatrzymała ich w zasadzie, ale zatrzymała ich do wyjaśnienia, ale nie zaresztowała, nie wsadziła do aresztu czy do więzienia. Inna grupa dla odmiany to zrobiła głodówkę trzydniową, która zaczęła się w poniedziałek, a miała się zakończyć w czwartek, właśnie dla podkreślenia tego, że w czwartek to wszyscy jedzą, a te dzieci, które mogą być deportowane, za rok może nie będą jadły. Można powiedzieć, że Trump, no to jemu chodzi najbardziej raczej o tych wszystkich, którzy złamali prawo w jakikolwiek tam sposób. On ich tam nie ściga, no cały system sprawiedliwości nie ściga każdego jednego, tylko mówią im, musicie dopracować wasz pobyt. To jest taka półamnesja, no ale szum jest taki, że on chce deportować się 2 miliony i że on chce deportować 11 milionów. Amnestii to już było sporo i one nigdy nie działały. Za Reagana były jakieś amnestie i zawsze mieli coś robić, także chyba nawet za Reagana demokraci obiecali, że zbudują ten mur amerykański południowy, który teraz tak krytykują, ale to w ciągu tych dwóch amnestii to zawsze to była sprawa, że jest amnestia na dzisiaj, ale już nigdy więcej. I teraz jest znowu to samo, jest amnestia, a nigdy więcej. Ta głodówka to jest dosyć ciekawa, czy śmieszna, można powiedzieć, no bo oni w zasadzie to powiedzieli, że jeść nie będą, ale pić będą wodę i jakieś z witaminami, nie z witaminami, z minerałami. No i że to będzie tylko 3 dni, czyli to jest taka mniej więcej pokazówka. Także piękna tradycja tego Macy's Store znowu została wykolejona w imię polityki i jest to dosyć nieprzyjemne. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie. Proszę o komentarze, proszę o subskrypcję i proszę o podawanie, co was interesuje w Ameryce. Także do następnego.